Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, my jako konstruktywna opozycja szukamy w tym projekcie ustawy czegoś, co nas łączy. Diagnoza jest dobra, jest spekulacja, zarabiają ukraińscy oligarchowie, niemieckie fundusze, zagraniczni spekulanci, którzy wykupują w dużych miastach całe osiedla, panie Witoldzie Tumanowicz. I to jest problem. I chciałbym, żeby narodowcy widzieli ten problem i szukali rozwiązania tego problemu. A nie dla polskiego, my w polski biznes nie chcemy uderzyć. I to jest problem. Lewica proponuje nie najlepsze rozwiązanie. Dlatego my zachęcamy do dialogu. Zgłosimy poprawkę. Jeżeli będziecie chcieli ją poprawić, jesteśmy do dyspozycji. Jako zachętę podatkową po to, żeby ten sztuczny deficyt na rynku mieszkaniowym rozładować i zachęcić fliperów do sprzedaży mieszkań, a od 1 czerwca 2025 roku fliperów opodatkować. Fliperów opodatkować przy lokalach mieszkalnych, 6 lokali mieszkalnych w jednym bloku mieszkalnym czy na danej nieruchomości, bo to jest właśnie uderzenie w tych największych spekulantów. Mieszkania muszą być tańsze. I mam nadzieję, szanowny panie Witoldzie Tumanowicz, że znajdziemy dobre rozwiązanie, a Lewicę zachęcamy tutaj do dialogu z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że koalicja was kompletnie nie popiera, a Konfederacja klaszcze pani Jachirze. Słowu brakuje. Panie pośle Kowal-